Cześć, witajcie. Na mapie znalazłem jeszcze jeden most na Opatówce. Bardziej tak na odludziu. I tutaj widziałem, przed chwilą był pan, przyjechał ciągnikiem, czerpał sobie wodę. Jest taki, nawet tutaj taka zatoka, żeby podjechać. No trzeba podlewać te wszystkie pola, sady, bo przecież jest ogromna tragedia, susza. No i co? Porzucam tu trochę. Nie wiem co tu będzie. Jak nic nie będzie, to lecę dalej na starą miejscówkę. A jak będzie, no to ekstra. Proszę Państwa, nic tak dobrze nie sprawdzi rzeki, jak wejście do niej. No i jest pierwszy fan. Jakaś tabliczka. Coś tu miało nas informować o czymś, ale jest całkowicie zamazana tym razem. To chyba prowizoryczna taka. Także elegancko, cieplutko sobie pochodzę po tej krystalicznie czystej wodzie. Tym razem mam kapsla i tutaj nabój i grosik, znaczy nabój, no to myśliwski taki ten, jak to się tam nazywa, ale grosik na szczęście wpadł. No coś jest znowu, płytka woda na szczęście, jest pręt i taki ogromny gwóźdź, ale gwoździk. A, jakby ktoś tu pływał, na takiego stanął, to do kolana by se przebił. Pręcik. Grosza na razie nie odklejałem, to ten sam, co wtedy. Słuchajcie, jest sprawa, nie wiem czy się już nagrywa, mówię. Jest sprawa taka, że ja tutaj na oko mogę fanty wyławiać, jak są duże. Tutaj coś jest. I zaraz to spróbujemy podnieść. Ale ciężko. Na razie idzie. Wow. Co my tu mamy? To jest od samochodu coś na pewno. Także fachowcy, moi widzowie, powiedzą mi co to jest dokładnie. Ale to nie wszystko. Odkładamy ten fant. Ja widziałem tam coś eleganckiego. Ale trafiłem na miejscówkę. O, tu jest koło. Znaczy opona. Później ją wyjmę, ale najpierw wam pokażę co tutaj jest. O, proszę bardzo. Taki elegancki czajnik. Normalnie jeszcze nie jeden by się z niego napił herbaty. Nie, no herbatę mógłby zaparzyć, o. Taki czajniak. No proszę. Także miejscówka fantodajna. A patrzcie jak to się ciągnie tam daleko, haha. Co to może być, takie czerwone? No metalowe w środku, powlekane. Co to jest? Nie chcę wiedzieć może. Dziwne. A tym razem znalazłem metr i drugiego grosika. Ktoś na szczęście pod mostem rzucał tutaj moniakami. A ogólnie jak tu jechałem, to widziałem na niebie bawiące się drapieżne ptaki. Nie chcę powiedzieć jakie to były, bo nie znam się. Czy to jastrzębie, czy rybołowy, czy orły, czy sokoły. No sokoły raczej nie. Pięknie bawiły się na niebie. Normalnie wywrotki robiły jakieś takie, zaczepiały się, super to wyglądało. A później widziałem jeszcze ptaka z czubem na głowie, podejrzewam, że to dudek chyba. Takie piękne w ogóle, pierwszy raz chyba w życiu. Szkoda, że po prostu nie udało mi się tego uchwycić jadąc samochodem. Ciężko by było i mało by było widać. Natomiast mogę uchwycić fanty, które tu łowię. I tym razem jest to taka rurka. Kawał rurki.
zadziurkowaną. O, fajna. Z kilogram waży. Ekstra. Jak widzicie, oponę wytargałem na wierzch. No nie uda mi się jej przetransportować, bo jest pełna mułu. Ale może kiedyś po nią wrócę z ojcem. Natomiast tutaj coś mamy kolejnego. Jest co to jest w ogóle? Co to jest? Kawałek pręta z tej strony, a tutaj takie coś. Od jakiejś maszyny rolniczej. Ja obstawiam, że coś takiego. Jakiś wspornik czy coś. No i tak sobie spaceruję po rzece. Cisza, spokój. Może coś wpadnie, trochę się oddaliłem od mostu. Trochę bardziej zamulone tutaj już tereny są. Ale coś czuję, że jeszcze coś może wpaść. Grosików przybywa, już mam 4 grosiki. I pręt taki. Podwójny pręt. O, mam coś grubego. Mam coś porządnego. O, chyba od telewizora. Od starego telewizora mi się wydaje, że to jest rama. Witam serdecznie w telewizji Jacob July. Właśnie przyjechał pan, który pompuje sobie wodę do pojemników, będzie podlewał pola. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia. Tym razem na oko złapałem, na dnie leżała klawiatura od telefonu. Na filmach, jak się ogląda, to takie z klapką telefony, Motorola zazwyczaj, jak jakiś mafiozo załatwia sprawę, kończy rozmawiać i łamie telefon na pół. No tu ktoś tak zrobił właśnie. No ciekawy zestaw teraz złowiłem. Taki mały nabój. Większy nabój od popeszy. Grosik i kawałek pręta. No ciekawe, ciekawe. W jednym miejscu dwa różne, ewidentnie dwa różne naboje. Czyli mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć groszy. Elegancko. O, jak to ładnie wygląda, jak coś się złapie. Słuchajcie, mam jeszcze jeden pocisk, nabój. Jeszcze jeden nabój. Oczywiście tych naboi nie biorę, jakbym miał jakiś policjant czy ktoś się przyczepić. One zostają tu. Z powrotem niech poczekają na saperów. Natomiast tak, tutaj mam jeszcze taki ogromny pręt. No i takim pięknym prętem oczywiście zakończę dzisiejsze połowy i zapraszam na podsumowanie. Właśnie to zobaczyłem, super rzecz. Jak to Odyn mówi, borsuki ścięły drzewo. Ale porządne cięcie. To są prawdziwi drwale. Siema, siema, witam na podsumowaniu. Czajnik taki. Taki dekiel. Małych pręcików kilka, coś takiego czerwonego, dziwne. Ogromny gwóźdź. Rura. Prętów trochę. Kolejny gwóźdź, czy takich gwoździ dwa mam. No pręty, taka rurka dziurawa. Coś takiego. Spornik. Rama od telewizora. I takie jeszcze blachy. A puszek pod mostem było aż tyle. Także trochę aluminium wpadło. Patrzcie, jak pięknie wiśnie kwitną. Jeszcze chciałem się pochwalić. Pięknie, co? O, i taki biały sad się ciągnie i ciągnie.
Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki bardzo, że oglądacie mnie. Dajcie łapkę w górę. Na razie. Chciałem pokazać kolekcję butelek mojego taty. Starych, jeszcze korkowanych. Od najmniejszej do największej. I tutaj ostatnie znajdki. To te trzy jeszcze się moczą w środku, żeby brud z nich zszedł. Thank you.